Cześć, byliście kiedyś w Lubostroniu? Jak nie, to ja was tam ze sobą dzisiaj zabieram. Jest to taka mała miejscowość, wieś w sumie w województwie kujawsko-pomorskim i ma w sobie taką małą, znaczy nie małą, wielką perłę pod tytułem pałac. Już wam go pokazuję. Na zlecenie hrabiego Skurzewskiego po trzecim rozbiorze Polski, nie do celów zamieszkania, ale do celów sakralnych. W tym pałacu nie została zbudowana, czyli ta główna sala, nie została zbudowana do celów balowych, tylko jako miejsce święte, jako świątynia. Leżą w miejscu, które podlegały pierwszemu rozbiorowi Polski i przynależały do Prus. Pewnie w tym momencie zastanawiacie się, jak to jest, że to wszystko, co przed chwilą wam pokazywałam, utrzymało się w oryginale, nie zostało to w ogóle zniszczone, a historia jest bardzo zawiła. Historia jest bardzo zawiła, ponieważ hrabia Skurzewski był uważany za domniemanego, nieślubnego syna władcy Prus, co dało mu taką moc, że jego ziemię i jego majątek był chroniony i nie uległ zniszczeniu i przetrwał wszystkie rozbiory Polski, II wojnę światową i do dnia dzisiejszego jest zachowany w idealnym stanie. Co prawda jest tam podłoga zniszczona, nie ma oryginalnej posadzki w sali rotundowej, ale wszystko pozostałe jest oryginalne. Nasuwa mi się taka myśl, swego nie znacie, a cudze chwalicie. Naprawdę jest tutaj tak pięknie. To jest wieś położona około 30 km od Bydgoszczy. A dech zapiera w piersiach, co tutaj można zobaczyć. Naprawdę jest to coś wartego do obejrzenia. Chociaż minus tego jest taki, jak w takich wszystkich miejscach, że potrzebny byłby przewodnik.
A z tego, co się dowiedzieliśmy, teraz nie ma przewodnika na etacie i w sumie nawet nie dostaliśmy żadnego informatora do ręki. To jest takim małym minusem, bo trzeba się posiłkować internetem, ewentualnie tym, co w internecie można znaleźć, przeczytać. Te wszystkie malunki na ścianach, te, co są teraz, te, co widzieliśmy przed chwilą, to ponoć są oryginalne. Pewnie nie można tego zrobić, ale ja to zrobię. I mogłabym być pianistą w jakiej to malunki, bo tam pewnie nic tylko trzeba grać. Teraz idziemy do skarbca. Trochę tu strasznie. Wow! Gdzie ty jesteś? O Jezus, to jest piach normalny. Nie chcę. Ja się boję. Nie. Dobra, wystarczy. Ja to świadę. Uciekam. Ej. Tak się nie robi. Czuję, że się nie ustawię na pół minuty. Posiadłość ta należy do Skarbu Państwa, ale syn ostatniego właściciela sądzi się i domaga, aby ta posiadłość, ten pałac, ten teren cały, wrócił do niego w formie fizycznej. Nie domaga się żadnej rekompensaty pieniężnej, tylko chce, żeby to wszystko fizycznie wróciło do jego własności. Teren pałacu okrąża około 40 hektarów ziemi, pięknego, zadbanego parku, który ma piękną, soczystą zieleń, zadbane kwiaty. Naprawdę robi to wrażenie. Dowiedzieliśmy się, że utrzymanie samej pałaci zieleni kosztuje rocznie około 200 tysięcy złotych. No, jest to kwota dosyć duża, ale efekt jest naprawdę oszałamiający. Przyjeżdża tutaj masę ludzi na sesje zdjęciowe, można tutaj organizować imprezy, szkolenia, imprezy ogólnie zamknięte. A z takich mniej, z takich rzeczy mniej jakby historycznych, formalnych, jest to przepiękne miejsce na to, żeby urządzić sobie tutaj sesję ślubną. Jest tak wiele urokliwych zakątków, zadbanej zieleni, że jakby ktoś z Was chciał, albo któraś z Was by chciała sobie urządzić tutaj sesję ślubną, a w ogóle jakąś sesję rodzinną w stylu piknikowym, naprawdę warto.